Dzień dobry, witamy Państwa na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj jest tu ze mną Radek Czarnecki i chciałbym podyskutować chwilę o Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, które to państwo no jest tematem wielu różnych polemik, różnych stanowisk. Podczas tak zwanej afery podsłuchowej wyszły na jaw taśmy, w których minister spraw zagranicznych wyrażał bardzo krytyczną opinię o Stanach Zjednoczonych. Oczywiście on to robił w sytuacji, kiedy te Stany no, były jakby dalej od Europy i od Polski niż teraz są. No, w każdym razie wywołało to ogromną falę oburzenia, że jak ktoś może być ministrem spraw zagranicznych, z jednej strony być proamerykański w pracy, a z drugiej strony prywatnie podczas picia różnych mocniejszych trunków ze znajomymi, jak może krytykować. Tutaj akurat riposta była bardzo słuszna, że polityk, dyplomata musiałby być idiotą, gdyby zawsze robił to, co myśli na co dzień, cały czas. Byłby po prostu człowiek nie nadający się na swoje stanowisko. Ale jest głębszy problem z tymi Stanami Zjednoczonymi. Chodzi mi ogólnie o środowiska lewicowe, które siłą rzeczy są dosyć mocno związane z naszymi racjonalnymi sprawami, chociaż one no, nie zawsze są lewicowe. Wydaje mi się, że jest możliwy racjonalizm prawicowy również, chociaż w Polsce go prawie nie ma niestety, przynajmniej w jakiś bardziej zorganizowany sposób. Natomiast w środowiskach lewicowych, Radku, zauważam często bardzo mocną krytykę Stanów Zjednoczonych, która moim zdaniem jest często dosyć przesadzona. Na przykład no, mówi się, że Stany Zjednoczone są odpowiedzialne za neokolonializm. Podejmuje się różne działania, żeby te Stany Zjednoczone jakoś politycznie, czy przynajmniej ideologicznie zwalczać. Niektórzy nasi przyjaciele, na przykład publicysta, znany redaktor Andrzej Koraszewski, który obecnie prowadzi listy z naszego sadu.pl, inny portal, który Państwu polecam. No, uważa, że nienawiść do Izraela obok antysemityzmu, którym przepojeni jesteśmy w Europie, po części niektórzy z nas na pewno, myślę, że można to potraktować jako fakt, pytanie jak duża to jest grupa osób. Obok tego no, nienawiść do Izraela jest związana też z tym, że Stany Zjednoczone wielokrotnie przez wiele lat popierały. Faktem jest, że dosyć jednostronnie Izrael. I no, powiedz mi, jak Ty widzisz Stany Zjednoczone? Ja określam siebie jako człowieka o przekonaniach lewicowych i mogę wytłumaczyć to jedną sprawą. Stany Zjednoczone są postrzegane jako jedno z imperiów, a imperia mają specyficzny charakter. Nie chciałbym się tu odnosić do tego, co Ty, Jacku, powiedziałeś odnośnie antysemityzmu Europejczyków, pomocy, bo to jest zupełnie inna sprawa. To był tylko pewien przykład, który też jest związany z tym stosunkiem do Stanów. Ale warto nad nim kiedyś się zastanowić. Ale może ja bym powiedział tak, czym można wytłumaczyć antyamerykanizm? Może ja bym nie mówił tyle o antyamerykanizmie, co antywesternizacji w ogóle. Kraje, które zajmują peryferię, że tak powiem po socjologicznemu, peryferię imperium. Zachód jest jako całość imperium, tak możemy powiedzieć, olbrzymim imperium, jakiego nigdy na świecie nie było, bo Stany Zjednoczone musimy uznać, że jest to część cywilizacji Zachodu. W jakimś sensie przedłużenie Europy. Czyli część, również część naszej cywilizacji. Część naszej cywilizacji, albo część cywilizacji, do której Polska aspiruje. Bo ja uważam, że Polska nie jest do końca częścią tej cywilizacji. I nigdy nie była. To chcę zaznaczyć. Stany Zjednoczone są, znaczy może tutaj ja tak pokrótce powiem, że ja postrzegam Stany Zjednoczone i Europę Zachodnią na takiej samej, albo analogicznej zasadzie jak Ateny i Rzym. Są ze sobą związane, ale nie do końca.
Dlaczego tak się dzieje, to też nie będziemy tu dyskutować, bo to jest bardzo długa kwestia i moglibyśmy na to poświęcić kilka programów dyskusji. Mhm. To są kwestie kulturowe, religijne również, kto emigrował do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone jako imperium światowe realizują przede wszystkim swoje interesy. I one muszą się zderzyć z interesami innych krajów. No niestety tak jest. I tutaj to jest naga polityka. Ona nie zna pojęć dobra i zła, że tak powiem, w kwestiach moralności, etyki codziennej. To Winston Churchill powiedział, że Wielka Brytania nie ma stałych przyjaciół i stałych wrogów. Ma tylko stałe interesy. Amerykanie, czy powiedzmy elity rządzące Ameryką, bo tak to trzeba rozpatrywać, realizują interesy amerykańskie. Największe korporacje światowe to są związane są przede wszystkim z kapitałem amerykańskim. Choć teraz w związku z globalizacją to się zmienia. Kapitał jest coraz bardziej rozproszony, on jest nie tylko amerykański. Dochodzi kapitał chiński, a przede wszystkim jest kapitał, żeby nie powiedzieć to religijnie, arabski, czyli islamski. No jeszcze Europa. Europa, no która jest równie mocna gospodarczo, co Stany. Tak, ale ja mówię, ale zderzenie następuje tutaj właśnie. I te peryferie, które do tej pory były peryferiami, a w tej chwili w wyniku globalizacji wybijają się na centra, kolejne centra w tej polityce światowej, w jakiś sposób, ja nie powiem, że są uprzedzone z historii do, w ogóle może do cywilizacji, to jest źle powiedziane, białego człowieka. To się wiąże również z kolonizacją. Ja bym chciał powiedzieć, przypomnieć tylko taką dygresję. W latach w końcu XIX albo początku XX wieku w faktoriach Europejczyków i Amerykanów, Amerykanie również mieli faktorie w Chinach, na przykład w Szanghaju czy w Nankinie, przy wejściach do restauracji były napisy psom i Chińczykom wstęp zbroniony. Chińczycy to pamiętają. To jest również na takiej zasadzie. Choć ja bym tego nie fetyszyzował. Tak, no i pamiętajmy, że Chińczycy też są rasistami. Że oni też tak robią, że to nie jest tylko, wiesz, nasze. Znaczy oczywiście, rasizm widzi się u kogoś, nie widzi się u siebie. To tak jak z antysemityzmem. Polacy się obrażają, że są genetycznymi, tak mówią niektórzy, antysemitami, a nas postrzega się w Europie Zachodniej jako zdecydowanych antysemitów Polaków. Ja bym może pozwolił sobie przeczytać taki jeden cytat, mojego znajomego, profesora socjologii i filozofii ze Słupska, Adama Karpińskiego, który na jednej z konferencji naukowych poświęconych właśnie globalizacji powiedział coś takiego. Francis Fukuyama, ogłaszając koniec historii, wyraził tylko stanowisko zajmowane przez darwinistów społecznych, które uznaje, iż treści demokracji wypracowane przez społeczeństwo amerykańskie są ostateczne. Społeczeństwo amerykańskie rozpoznało już według nich treści demokracji i wystarczająco je urzeczywistniło. Teraz nastał czas wdrażania demokracji przez inne narody i społeczeństwa. Dlatego demokratologia stała się prostacką ideologią przybraną w szaty nowoczesności, udekorowanej elementami kultury ponowoczesnej. Nie do końca bym się może zgodził ze słowami Adama Karpińskiego, ale coś jest na rzeczy. W odbiorze zewnętrznym tej propagandy, może źle, ale tej promocji amerykańskiego stylu życia. Wiesz co, pozwól, że zabiorę głos. Otóż ja myślałem stosunkowo podobnie jeszcze jakiś czas temu, to znaczy bym się w pełni zgodził z tym, co przeczytałeś, ale od jakiegoś czasu zmieniłem zdanie. Może dlatego, że poznałem dużo kultur tak zwanych w cudzysłowie egzotycznych, takich jak indyjska, które zresztą traktuję z ogromną sympatią, jak wiesz, badam je, ale też ich nie idealizuję.
I dla mnie się pojawiło takie pytanie związane po prostu raczej z jednostką ludzką. Nie z państwem, wiesz, nie z kulturą, nie z cywilizacją, tylko z jednostką ludzką. Gdzie się komu lepiej żyje? Po prostu. Gdzie ktoś ma więcej praw jako jednostka? Bo wiesz, no ludzie to jest średnia statystyczna. Nawet z Arabii Saudyjskiej możesz wziąć jakiegoś jednego przynajmniej liberała, który będzie dużo bardziej wyzwolony niż przeciętny Polak czy Francuz. No wiesz, statystyka, prawda? No ale tacy ludzie nawet w Arabii Saudyjskiej, nawet w Pakistanie, nawet w Iranie, tacy ludzie też się rodzą, też żyją. Znaczy nie żyją, może emigrują, ale istnieją. Czyli chodzi o to, że są po prostu jednostki ludzkie, które żyją w jakimś państwie. I ja zaczynam patrzeć na to od strony po prostu jednostki ludzkiej. To znaczy jak ktoś na przykład, a to się zdarza, ze środowisk takich neolewicowych stwierdza, że brońmy Iranu w jakimś sensie, bo Stany Zjednoczone neokolonizują świat, no to ja wtedy stwierdzam, nie brońmy Iranu, bo ludziom w Stanach Zjednoczonych żyje się lepiej, bo w Stanach Zjednoczonych bardziej się dba o prawa człowieka po prostu. Nie mówię, że idealnie, ale bardziej, tak? Jak ktoś mi mówi, że Izrael jest zły, jako wiesz, ten forpoczta Stanów Zjednoczonych, no to ja mówię, no dobrze, ale jak w Tel Awiwie stanę na środku ulicy i się rozbiorę, albo krzyknę, że Boga nie ma, no to postukają się w czoło i sobie pójdą, tak? Jak to samo zrobiłem w Teheranie, albo w jakimś mieście w Mekce, tak, czy w Medynie, no to mnie zabiją. No i w tym momencie stwierdzam, no tu jest pewna rzecz, która sprawia, że jednak moja sympatia stoi jednak bliżej Stanów Zjednoczonych, tak? I druga rzecz, jeśli chodzi po prostu o dbanie o obywatela, jaki by nie był. Druga rzecz, no to są oczywiście imperia. Wiadomo, że no mamy ileś tam państw na świecie, zanim wszystkie się nie zjednoczą, to zawsze któreś będzie silne, a któreś będzie słabe. I, no i powstają imperia, no po prostu tak jest. No jakby Stany Zjednoczone nie były imperium, to pewnie Chiny by były imperium, albo nie wiem, Indie, albo nie wiem, Francja, tak? Albo Zjednoczona Europa, może kiedyś będzie, nie wiemy. I chodzi o to, no, że wiadomo, że imperia mają swoją własną politykę, bo po prostu no, są niejako z jednej strony chcą tego, no, to są ogromne ambicje, tak? Być politykiem z imperium, być obywatelem z imperium, tak? Ale z drugiej strony w jakimś sensie to jest konieczność, tak? Bo po prostu imperium stanowi punkt odniesienia i w tym momencie różne siły polityczne, siły państwowe w różnych częściach świata oczekują jakiegoś działania ze strony tego imperium. Izolacjonizm też nie jest zły, też nie jest dobry izolacjonizm, tak? Że my nie ingerujmy w nic, nikogo nie zaczepiajmy, my jesteśmy silni, zostawmy to, inni niech robią wszystko tak jak chcą. To też nie jest dobra postawa i też ludzie tego od Stanów Zjednoczonych nie oczekują. Natomiast jeszcze jedno słowo na koniec. Otóż no, na tle imperiów, jakie mieliśmy, tak? Czyli Imperium Starożytnego Rzymu, Imperium Portugalskie, Hiszpańskie, Imperium Mogolskie, tak? Kalifat Abbasydów, Kalifat Umayyadów. No takie mieliśmy imperia, takie światowe imperia, można powiedzieć. Osmany. Tak, oczywiście Imperium Brytyjskie, tak? To na tle tych wszystkich imperiów Stany Zjednoczone są być może najbardziej ludzkim imperium. O czym mnie przekonuje chociażby to, no, co się stało z Niemcami po II wojnie światowej. I co się stało z Japonią po II wojnie światowej. Do tej pory imperia sobie tak nie poczynały ze swoimi najgorszymi wrogami. Jak we wszystkim, Jacku, jest prawda i fałsz. Racja i nieracja. Znaczy wiesz, ja nie mówię, że to, co ci przedstawiłem, to jest sama prawda, tylko nie. Po prostu pokazałem ci inne punkt widzenia. Oczywiście, być ja może go przejmuję. Przerysowując. Ja go przejmuję. To ja przerysuję w drugą stronę. Okay. Przykład interwencji w Iraku amerykańskie jest zdecydowanie negatywny. W miarę, ja nie powiem, że reżim Saddama Husseina nie był obmierzchły, ale sytuacja była w miarę stabilna. To, co się dzisiaj dzieje w Iraku i ponowna ofensywa islamistów, już teraz i w Iraku, i w Syrii, świadczy o zupełnym bankructwie pomysłu tego imperium na zaprowadzenie porządku w tej części Azji, Bliskiego Wschodu. Ja mam, no nie tyle mam uprzedzenie do Stanów Zjednoczonych, czy do elity nawet rządzącej Stanami Zjednoczonymi. Ja mam zdecydowanie negatywną ocenę ich idealistycznego widzenia, że pojęcie demokracji w naszym europejskim, zachodnim stylu
można zaszczepić w innych kulturach. Bez zmiany, raz, świadomości społecznej, dwa, bez zmiany stosunków społecznych i ekonomicznych w tych krajach. Wiesz, udałem się kiedyś w Japonii i w Niemczech. Ale się w Iraku nie udało. No tak, no to był błąd, bo Irak... W Afganistanie również. Jak widać miał... W Somalii tak samo. Bo nawet ciężko powiedzieć, że Irakijczycy byli jacyś niewyedukowani. No bo w Japonii, w Niemczech można by było stwierdzić, że to było wykształcone społeczeństwo, jedno i drugie, tak? Zdyscyplinowane. I w tym momencie można było nauczyć się coś nowego, bo po prostu ludzie byli w miarę mądrzy, tak? Japończycy i Niemcy to byli całkiem... mądrzy, znaczy... To były społeczeństwa nowoczesne, w naszym europejskim... Na to ciężko kogoś nazwać mądrym, ale nowoczesni, tak? Nowocześni i wykształceni. No a Irak też mógł się takim wydawać, bo też jednak Saddam Hussein miał aspirację do wprowadzania tam nowoczesności. Edukacja też była na odpowiednim poziomie. Na tle wszystkich innych państw arabskich była najwyższa, najlepsza. I znaczy tu mam... Znaczy Amerykanie, ja postrzegam Amerykanów, znaczy powiedzmy, elity amerykańskie, bo to, co się powiedział o wolności jednostki w Stanach Zjednoczonych, na pewno zasługuje na szacunek. Zresztą w Kanadzie również, zresztą w Australii tak samo. Mhm. To można powiedzieć, to są też jak gdyby przedłużenia, hybrydy naszej europejskiej kultury. Bo to znaczy w Australii, w Kanadzie czy w Nowej Zelandii praktycznie Europejczycy usunęli, że tak powiem eufeministycznie, autochtonów. Nie ma tych autochtonów. Tak jak na przykład Brytyjczycy w Indiach już tego nie zastosowali. No tak, bo po prostu nie mogli ze względów ilościowych. Mhm. I sytuacja jest łatwiejsza. Była. No w Australii na przykład wolność jest również jednostki bardzo daleko posunięta. No nie wiem, czy nie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych. Ja mówię, nie fetyszyzuję ani w jedną stronę, ani w drugą stronę elit amerykańskich. Dziś mam również, może nie tyle pretensje, co zarzut do elit amerykańskich, że to elity amerykańskie w kulturze Zachodu wprowadziły język religijny do dyskursu publicznego. Te odwołania ciągłe do Boga i w jakim stopniu dopuszczenie fundamentalizmu, bo w Stanach Zjednoczonych zaczęło się od fundamentalistów protestanckich, którzy, jak wiesz, Jacku, są niewiele lepsi od fundamentalistów katolickich. Do dyskursu publicznego zatruło jednak życie publiczne w ogóle Zachodu, język publiczny Zachodu, ale to jest również dyskusja na szerszy na dłuższy czas. Temat. To jest inny temat zupełnie. Aczkolwiek zgadzam się, że być może w polityce z Bliskim Wschodem, no właśnie Stany Zjednoczone zmyliła ta idealizacja czynnika religijnego, że on nigdy nie może być zły, tak? No ale to niestety dotyczy wszystkich, Europy również, bo jeszcze jakby no nie dojrzeliśmy do tego, żeby religię zacząć odbierać jako czynnik destruktywny. W dużej mierze, ale no, to chyba taka jest prawda. No, i sprowadzić go naprawdę do sfery czysto prywatnej. No tak, tak, oczywiście. Nikomu nie należy zabraniać wierzy, co to chce. Oczywiście nie, ja jestem... Chodzi po prostu o połączenie religii z dużym ruchem społecznym, z dogmatyką, z polityką. No tak, no, w dużej wspólnocie religijnej, która ma hierarchię, ci wszyscy hierarchowie to są politycy tak naprawdę. Nie są przecież członkami stowarzyszenia, bazują na dogmatach, więc to są politycy. I jest doktryna, nie nauka, tylko jest doktryna. A doktryna to jest, wiąże się po prostu z polityką, tak jak to powiedziałem. No i to Stanom Zjednoczonym rzeczywiście można zarzucić, ale też innym to tak samo można zarzucić, znaczy innym członkom wspólnoty Zachodu, że tak powiem. Natomiast wiesz, no dla mnie, ja naprawdę stykam się czasem z taką bardzo silną krytyką Stanów Zjednoczonych przy jednoczesnym jakby usprawiedliwianiu, czy też idealizowaniu takich państw jak Iran, jak Pakistan, jak Palestyna, jak Indie, prawda? To też nie jest idealnie w Indiach, chociaż je bardzo lubię. No i w tym momencie jednak zaczynam myśleć racjonalniej, że jednak mimo wszystko od tych wszystkich państw, które wymieniłem, Stany Zjednoczone
zadają sobie więcej trudu, żeby dbać o prawa człowieka i też są bardziej humanitarne w polityce zagranicznej. Bo Indie, tak się mówi Gandhi, ale Indie wszystkich sąsiadów mają za wrogów, bo postępują wobec nich tak jak Związek Radziecki postępował w najgorszych latach wobec Polski. Jakby miały więcej siły, to by po prostu tam weszły z wojskiem, chociaż to jest demokracja. Nie byłoby żadnych oporów moralnych, czy nawet nie byłaby potrzeba propaganda, żeby coś z tym zrobić, żeby ludzi przekonać, tak? Masz rację, Jacku. Tylko że ja pozwolę sobie zacytować ponownie, dosłownie. Mhm. Prezydenta Stanów Zjednoczonych sprzed 12 lat, albo 11, George'a Busha Juniora, który powiedział coś takiego. Gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo Ameryki, nikogo o zgodę na użycie siły pytać nie będę. Oczywiście George Bush Jr. jest przedstawicielem typowego establishmentu amerykańskiego, którego krytykowałem z punktu widzenia tego właśnie religianstwa. Religianstwa, które zostało użyte do polityki. I to wywołuje opór. Być może z mojej strony nie jest opór wobec Ameryki jako Ameryki, bo Stany Zjednoczone i społeczeństwo amerykańskie są nośnikiem naprawdę wielu najnowocześniejszych idei. Jest to bardzo nowoczesny kraj, który ma bardzo rozwiniętą naukę, który postęp w ogóle ludzkości pcha do przodu. No, trzeba pamiętać, że niewolnictwo zniesione w skuteczny sposób, no to jednak Stany zaczęły. Oczywiście trzeba... Emancypację kobiet. Też Stany. Oczywiście. No. Trzeba, ale z drugiej strony, Jacku, to tak jak w życiu. Stany Zjednoczone są po Chinach i po Iranie trzecim krajem na świecie, gdzie się wykonuje największą ilość kary śmierci. To również. Zresztą tak jak w polemice z Piotrem Napieralą na naszej stronie publicystycznej stwierdziłem, że są dwie albo nawet trzy Ameryki. Jak są dwie i trzy Polski. Jak są dwie i trzy Francje pewnie, a może i więcej. No tak jest we współczesnym świecie. Ja nie mam żadnych oporów przeciwko społeczeństwu amerykańskiemu. Być może mój dystans, bo tak bym to określił, do amerykanizacji świata, to wiąże się raz, nie tyle może właśnie z moją lewicowością, ale przede wszystkim z tym, żeby świat nie był jednowymiarowy, to jest raz. A po drugie z tym językiem właśnie religijnym i retoryki religijnej, która jest używana w dyskursie publicznym. Bo to mnie bardzo razi, bo uważam, że to jest pewien, to jest przekroczenie pewnego progu, które w efekcie dalej może nam dać, ja nie mówię tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie wiele złego. To jest moje zdanie. No tak, tak, no ale wiesz, no, siłą się historii nie zmieni, czy też pomysłami. No tak jest po prostu, że Stany Zjednoczone są mocne. Moim zdaniem jedyną drogą jest wzmacnianie Europy na przykład. Żebyśmy byli tym drugim biegunem, nie w kontrze jakiejś zbrojnej przeciwko Stanom, tylko po prostu inny punkt odniesienia. Natomiast chciałem Cię na koniec spytać, bo ja Ci mówiłem o moich wrażeniach, że naprawdę zdarza mi się czytać na różnych portalach czy mediach lewicowych no takie naprawdę niesprawiedliwe artykuły wybielające jakieś naprawdę nieprzyjemne państwa, nieprzyjemne rządy, a jednocześnie strasznie szkalujące Stany Zjednoczone, bardziej niż na to zasługują. Czy Ty też czasem masz takie wrażenie, że czasem w prasie lewicowej pojawia się taka przesadnie, czy w prasie wiesz, cyfrowej, papierowej, mówię w sensie ogólnym, taka przesadzona krytyka Stanów Zjednoczonych? Bo jestem tego ciekaw. Znaczy, proszę, Jacku, jak nasza współczesna w ogóle wizja świata się bardzo polaryzuje. Mhm. I to, co Ty mówisz, ma na pewno miejsce. Ale z drugiej strony również każda krytyka amerykańska, czy Amerykanów, czy polityki amerykańskiej jest również z drugiej strony często określana jako lewackość, jako bolszewizm, jako prorosyjskość, prochińskość i coś takiego. Ja mówię, to się wiąże wszystko z tą silną polaryzacją stron. Nie dążymy do konsensusu czy zbliżenia stanowisk, co jest istotą polityki, w ogóle istotą
całego dyskursu publicznego, a raczej właśnie stajemy na coraz bardziej oddalonych pozycjach. I to używamy takich grubych, ostrych słów. To jest moje zdanie. No myślę, że słuszne. No. Myślę, że trzeba się z tobą zgodzić, tylko to nam pozostaje, mnie i naszym widzom, bo oczywiście trzeba szukać konsensusu, trzeba szukać normalnej jakby drogi do oceny polityki zagranicznej swojej i Stanów Zjednoczonych. Na pewno są rzeczy, które zasługują na krytykę i na pewno ta krytyka jest wartościowa, no bo imperium, no to jakby... I arystotelesowski złoty środek. No tak, złoty środek. Właśnie tego nam brakuje. To bardzo rzadko się spotyka gdzieś w mediach, chyba się zgodzisz. Zgadzam się. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.